Startuje Baja Poland. Jakie uczucia przed startem? Jakie emocje towarzyszą? Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień na wariackich papierach, od rana cały czas walczyliśmy z samochodem i do tej pory nie jest tak, jak powinno być. Obawiam się tego prologu. Niby jest to tylko 5 km, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o moje Mitsubishi Pajero, jest to naprawdę sporo kilometrów. Walczyliśmy, nie udało się niestety do końca sprawnie tego wszystkiego naprawić, więc zbieżności są w ogóle nieustawione, kierownica ściąga na prawo, więc ciężko w ogóle prowadzić ten samochód po linii prostej. Nie znam tego prologu, nie wiem czego mogę się też spodziewać, więc mam nadzieję, że uda nam się dojechać do mety i nawet nie myślę teraz, jakie miejsce, kto jest moim największym rywalem. No i co mogę powiedzieć? No na razie jestem zestresowana tym wszystkim, nie wiem czy bardziej czy samochodem, czy tym, że zaraz ruszamy. Zobaczymy. Jest sama, jestem ciekawa, czy w ogóle dojedziemy do mety. A jeżeli chodzi o sam rajd, z roku na rok coraz więcej załóg, coraz lepsza obsada. Jak myśli Pani, jak to się w kolejnych latach będzie rozwijało Baja Poland w Szczecinie? No tutaj, jeżeli chodzi o obsadę, mamy doborowe towarzystwo i nie będzie tutaj naprawdę kichy przegrać z nimi, bo świetni driverzy. Można spojrzeć w listę i zobaczyć, są same prawie znane nazwiska. Każdy w tym motorsporcie już dosyć długo siedzi. To nie są przypadkowi ludzie. Ale ja mam nadzieję, że to i tak wszystko zacznie ewoluować i będzie coraz więcej tych ludzi, coraz więcej zawodników będzie chciało tu przyjeżdżać i rywalizować razem z nami. No na razie i tak naprawdę to wszystko idzie naprzód, bo w zeszłym roku mieliśmy niecałe, chyba 25 załóg, teraz już mamy 44 czy 42 bodajże, więc to i tak jest świetny wynik i ja mam nadzieję, że i za rok jeszcze więcej będzie tych samochodów, jeszcze więcej będzie tych znanych nazwisk i Szczecin naprawdę dostanie skrzydeł. Żeby powiedzieć w takim razie, kto wygra tegoroczny rajd, Hołowczyc, Peter Hansel czy może ktoś inny? A może pan mi powie, bo ja nie mam zielonego pojęcia i myślę, każdy tutaj ma ten sam dylemat i podejrzewam i Krzysiek i Stefan na pewno nie wiedzą, który z nich może pierwszy dojechać na metę. Dlatego trzeba to obserwować, być czujnym, jeździć na odcinki, bo myślę, że to z OS-u na OS może się zmieniać i tu walka na pewno będzie bardzo wyrównana i do nich dołączy jeszcze paru innych zawodników, więc tutaj te pierwsze trzy czołowe miejsca podejrzewam, że może być rotacja niesamowita.